Siemano, z tej strony Łowstar, jak widzę was w dziewiątym odcinku z serii Dziedzictwo Hogwartu. Dzisiaj spotkamy się z panem Ocaj. Piękna moja... O, dzik! Piękna moja czarowniczka Łowca Gaming. I ten film albo wstawię we wtorek na premierze, chociaż nie wiem, czy to ma sens, bo tak samo widzenia są. Albo dam to w sobotę, bo na pewno pewnie będzie jakaś mija. Pewnie jakaś misja pewnie będzie jakaś pewnie i pewnie z Destiny 2 ostatnia misja pewnie dopiero w tej chwili będzie sobotę. Więc albo pozostawię w środę film. Zobaczymy, albo w czwartek stawimy, w czwartek, sobotę, lub we wtorek, zobaczymy. Bo jak daję pewnie, to mam mało wyświetlenia, więc lepiej robić to tak, więc albo w sobotę stawimy to, albo w czwartek, zobaczymy jakieś zlecenia. Więc na razie nagrywam jeden filmik. Zaczynajmy kolejną historię opowiadania podróż naszej czarowniczki Łowca Gaming po Hogwarcie. A w ogóle burza jest. Przelota burza u mnie. Jak będziesz słyszał grzmot, to tutaj nie wnikajcie w to, bo ja tutaj mam otwarte okno, ścież, bo jest nam. Jest w miarę dość ciepło, a jak to czerwone, to burze muszą być, więc. Mamy vibe, spoko. Piękny zachód słońca. Nie, to jest wschód słońca, to jest zachód słońca, bo nieważne. Otwórz właśnie nowe misje, dokładnie tak. I tak jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, który dałem w karcie po minucie filmu tego. Że dziewczyna z Ugadu, bo zielarstwo będzie następnym mi zadaniem od Hekat. O, tu strzelone różki i smrodurki, gargulki i skrzywane różki robimy w jednym odcinku. Czyli teraz robimy dziewczynę, a następnie zrobimy zielarstwo i zadanie profesora Hekat, Experius. Spotka się w Dolnym Hogsmeade. Tak, dokładnie. Idziemy do... Wow. Mogę się przejść tak. Ustaw znacznik. Teraz Hogwartu skrzynię. Daleko wejście do zagadnego lasu. Mapa świata. Ja mam gdzieś tu. To idźmy. Ile muszę zrobić? O mój Boże, 400. Ja pierdolę. Dobra, idziemy. Idziemy spotkać się. Tak. Idzie pecha czarodziejka, bo sobie idziemy. Tak, jak widzicie, mamy zakończone nowe zaklęcie, zdobyliśmy tutaj. Niewizki, zaklęcie zdobyliśmy, tak. Ja tą różkę muszę mieć gdzieś w dupie. To był seksowny grzmot był, więc super. Nie wiem, jak myślisz, że to sorry, a jak nie myślisz, że to i tak git. Tu słuchaj się w tę muzyczkę. Ja nie robię połączników, bo mi się nie chce. Czy właśnie ta zbroja jebnęła jednej zbroi? Pięknie, genialnie. Dzwonnica. Poznajemy Hogwarta. Błona? Musimy kiedyś pójść do tego lasu, bo to wiadomo, tam ludzie nie idą, nie wolno tam chodzić uczniom Hogwartu, a ja tam pójdę, pewnie. Pewnie to będzie jakaś misja, pewnie. Mamy vibe. Ale się spierdziałem.
Tak, bardzo się dwieść, tak. To ja robię tak, jak jest na pokazane. Gryffindor, potem biorę Ravenclaw, potem Hufflepuff, a na końcu tutaj nie biorę. Jakby się wyściągać teraz to całą grę. A wątpię. Weźmy piękny dziedziniec Hogwartu. Tylko teraz bez idy, bez mojego crusha. Czuję się smutna. Tu, pędzimy sobie naszą uczennicą. Dobrze, udanie się do duelu Hogsmeade, spotkać się z panem Otai. Tak. Ale już jakieś skończy te odcinki, bo to ostatnia misja będzie, najprawdopodobniej będzie ta misja pewnie. W tym sezonie 21 Destiny, więc już będzie nagrywanie, będą odcinki z Hogwartu, więc. No, bo tak mówię, i dopiero tak samo będzie, dopóki nie będzie nowy. A nowy sezon będzie z 22 sierpnia. Mogę wziąć? Mogę bardzo, ale nie wiem. A mi się wydaje, że te kamienie gdzieś tam potrzebne do czegoś później. Do czego nie wiem, ale powiem, że chyba gdzieś tam potrzebne to kiedy te wszystkie pierdółki. A potem musimy te rundki skrzyżowanych różdżek i gargulki zrobimy w jednym odcinku, co nie? Bo w końcu ta drugiej klasy dostanę swoje gargulki śmiedziulki. Ale co powiem, będzie się mało w 16 dopiero. Nie za 9, może 12 nawet. Bo 10 to będzie raz zaklęcie, no to 11. Spotkać się z Onai, a za pójście do dolnego Hogsmeade, by spotkać się z Natty Onai. Kurczak, mogę go zabić? Ej, chcę dać ci Leviosa, poczekaj. Latający kurak. Idzie dalej. Looks intriguing. Wygląda intrygująco, dokładnie tak, robi wrażenie. Ten dolny Hogwarts jest taki sam. Parę dogów na krzyż i chuj. It is good to see you, my friend. Co? Nieco nie patrzę, trzyma. Hello, Natty. How are you? Serwus, a ty, I'm jak się well, masz? thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Chcą czegoś, co znaleźli. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest.
Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now. It is safe to say that Rookwood na razie może powiedzieć, że Rookwood i Harlow są zagrożeniem dla nas, dla wszystkich. Właściwie dlatego chciałam z tobą porozmawiać. Wszyscy mówią o twojej obronie Hogsmeade podczas ataku troli. Nigdy nie zapomnę, jak Sirona postawiła się Rokonowi, Harlanowi w Bobie. Obie zainspirowały mnie do tego, aby wziąć sprawy w swoje ręce. Jakie sprawy? I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Zacznę od tego, że miałem nikogo nie mówić w większości o tym Hogsmeade. Ja już powiedziałem moją Crashowi i koleżance, więc no. Nie będę tu siedzieć i patrzeć, jak niszczy mój nowy dom. Dobrze to słyszeć. To może być niebezpieczne. Dobrze to słyszeć. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrok. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. No, mia tylko, żeby może. Miniaturkę mamy, dobra. I co? I miałem za to pogadać, świetnie. Dobra, ogarniemy tą wioskę. A to. Ja chciałem jakieś skrzynki sobie ukraść. To stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. Nie są skrzynki, chciałem je ukaść, ale nie mogę je ukaść, co ja? That's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can. Pomóż nieznajomej. No ale coś mi coś jeszcze. They must have come this way. Think! To kto to? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip about your time. Oi! Speak of the devil! Mr. Rookwood would like a word with you. A ja nie chcę z nim pogadać. Enough out of you. Leave her alone. Chodź, napierdalamy się, śmieciu. Dawaj, nakrzaniamy się. Pięknie jak śmieci mi biłem. Co to? O, jakiś walka z bossem tu jest. Uźwa. W części twojego przewodnika poświęca kolekcjom znalazł się nowy typ wroga. Znajdziemy tam cenne informacje o przeciwnikach, na przykład o ich podatności na działanie chcę zakryć. Boże, to jakieś są rzeczy. Pokonać ten księg głowy, Boże. Ale emocje. Nice. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. No widzisz.
you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. Co mnie tego na kolanko. Thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Kim jest Priya? You mentioned someone. Wspomina pani kogoś o imieniu Priya? Tak, to moja żona. To ona wróciła ze swoją Merlinę. Dała mi w prezent. Typical hardworking Hufflepuff, brilliant potioner, has her own shop in Nocturne Alley. She's a traveling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Codziennie zdawało mi się, że Merlin to mit. Nora to do usług historyczka, archaic specjalizująca się w pracy życiu i życiu Merlina. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was She's gone off. Puzzles and enigmas. Uważam, że wniosło je do rozgrywki innych She's gone off. Strasznie lubił żegarstwo kodaki. Fascynujące! I see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallow sweet is an important component in getting the trials to work. Mallow sweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Mogę. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Tak, no to... Nie mogę ruszyć dupy sama se wziąć? This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. So? Może tu? I rzuciła, jeb. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. No, mój Boże. Pani kazała mi umieścić malo na tych kamiennych wirach i stało się coś innego. Ciekawe, co kryje się tym ogłówka Merlina. Tia. Conjuring fire might work. These are pyres, after all. Dobrze mówisz mi, bo bym nie wiedział. Incendio!
A, tu jest jakieś... Przepraszam. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Ogarnęłem to tak z dupel, okej. Mam jakiś łamigłówkę, bo Boże, ja tu muszę jakieś zagadki rozwiązać. No, chyba dupa cię boli. Jezu. Wymyślili sobie. Zjebałeś. No przecież stare. To może trzeba muszę robić chyba. Chyba zabiłem to. Odblokowane wyzwanie, Boże. Ło! No, to dowiem, to dowiem. What a day. I can hardly believe it. No ładne, ładne. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials... Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. Nie chcę mieć czymś o tym zgadki. Also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Jeśli to będzie jakaś góra misja, to będą zgadki, ale na próbę to nie ma zamiaru. I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Misja ukończona. I ty myślisz, ja będę... No, szósty poziom, zajebiście, jestem genialnym człowiekiem. Tak. Liść Merlina, Boże. Ile ty rzeczy, kuźwa, jakieś zagadki, Boże, święty. No to czeka nas bardzo ciekawa seria, która naprawdę może mieć dużo odcinków, bo ja chcę nagrać całą jakby tą odcinkę. A co to jest? Nagroda. Zwiększona pojemność wyposażenia. A Boże, to trzeba zrobić wszystko, by zablokować. O mój Boże, święt. O Jezu, spójrzcie, że mi się... Co to kurwa jest? Są jakieś ciuchy? Co to kuźwa? No okej, no co to za to? Ja muszę wyposażać. Czy to jest jakiś strój nowy, czy co? W sumie wygląda to oczywiście. Kolekcja. Odzienie, wygląd. Zmień, A taki po prostu wygląd jest, a to tak. Ciekawie, ciekawie. Co to? O, ja chcę na ten gryfa mieć. Musiałem mieć gryfa. Co ty jeszcze mogę? Mam szalik, ale czy coś on... A, pomagam. Pięknie. A rękawiczki jakieś mam, czy coś? Okularów nawet nie wybrał. A mam tu. O, z czaszką co mogę zrobić, zajebiście. Z czaszką co mogę pierdziel, no, genialny, co nie?
Ty mogę zmienić swój wygląd. Genialnie. Genialnie, co ja? Jak to wygląda? Genialnie po prostu. Dobra, na razie to tam. Zatem tak jak jest, dobra. Zaraz się tułem do Hogwartu. Wow. Ci pozbawieni trybu czarodzieje nie znają zakręć tarczy, więc nie są odporne na ataki. Ta cała różnica to jeden z najszybszych sług, jaką mogą zaskoczyć przeciwnika łącząc atakami. Boże, nie chce mi się tego czytać. Ale okej. Taka jedna miejsca jest git. Gdzie mam teraz iść? O, to się pokazuje chętnie. Mapa Hogwartu, la 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 la. Boże, ile tego rzeczy ja to mam. Co to? To tutaj się tepniemy, znaczy tutaj. Dobra, tutaj posłyszymy sobie, bo po tym pierwszej kraje tak. Aż się tak bym mógł sobie przejść. Dobra, tepnijmy się tutaj. Ja myślę, żeby trochę skrót. Tak. Tak, krótszy będzie, sobie krótszy będzie. Bo jest noc. No. Taki krótszy odcinek, jakby był dłuższy odcinek, to jest taki krótszy odcinek trochę. Ale jest taki. No, walka była. Następny odcinek jubileuszowy. 10 będzie nauka zielarstwa i jakieś tam zadanie o tą Helka, coś tam. I nauczenie się nowego zakręcia i to będzie krótsze będzie. No. Widzę, już mamy wakacje. Tak, już mamy w końcu wakacje, jeśli ten film wyląduje w czwartek. Znaczy w sobotę. Też mamy w końcu, mamy wakacje. Błogie 2 miesiące poprzez 10-miesięczną naukę. Cześć, się tepnąłem do. Boże, świetnie. Co ty się tepłasz? Dobra. Wyjdziemy tu. O, na tym mostu się pożegnałem. Dobra. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek. O, piękny zachód słońca po prostu. O, ja chcę zagrać w Quidditcha, co nie? Masz będę grał w Quidditcha. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jak to dostać łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnym jubileuszowym odcinku na moim kanale. Żegna się z wami czarodziejka. Czarodziejka, łowca gaming z szalikiem, który jest przepiękny, tak. Więc do usłyszenia w kolejnym moim kanale. Siema!